Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Pomysł na powołanie takiego związku pojawił się na posiedzeniu starostów w Oporowie. Jest 16 powiatów, które potwierdziły chęć powołania tego związku. To ma nastąpić wkrótce. Zostały opracowane już szczegółowo opracowany statut. Głównym celem powołania związku były ogromne zapóźnienia w geodezji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, konwent starostów chciał utworzyć związek, który mógłby pozyskać na to środki finansowe. Zapóźnienia w geodezji, w systemie informatycznym, szczególnie kartografii, jest tak duże, że powiaty nie są w stanie finansowo poradzić sobie z tym tematem. Jest to problem priorytetowy, ale związek miałby zająć się również sprawami społecznymi, drogownictwem czy oświatą. Powiat kutnowski miałby płacić 20 000 składki. Pierwotnie miało być to 10 000. Najpierw ustaliliśmy, że składka to jest 10 000 rocznie, a teraz już 20. I nie wiem, czy to jest jakaś pomyłka w obliczeniach, czy po prostu nastąpiła zmiana. Wolę mówić to, co będzie obowiązywać, to, co jeszcze jest napisane, a co już po trakcie tego, powiedzmy, po tym fakcie nastąpiło i po analizie, głębszej analizie finansowej zapowiedziano podwojenie składki, stąd nie 10 000, tylko, ale dziękuję, że Pani zwróciła na to uwagę, bo ja mówię o tym docelowym obciążeniu powiatu kutnowskiego. Byłby to docelowy wkład powiatu kutnowskiego. Mieszkańca miałoby to kosztować około 20 groszy. Jak uważa wicestarosta Zdzisław Trawczyński, nie mamy nic do stracenia z przystąpienia do Związku Powiatów. Jeżeli związek nie będzie spełniał oczekiwań, możemy nie płacić składki i wystąpić ze związku bez żadnych konsekwencji. Kto się wstrzymał? Ostatecznie 14 głosami za, przy 3 wstrzymujących się Rada Powiatu uchwałę o utworzeniu związku przyjęła.